Zaczynamy od tej pierwszej, jak już powiedziałem, zależności rekurencyjne typu takiego. Robimy to tak. Zaczynamy od tej zależności rekurencyjnej, piszemy równanie na nią. To przenosimy na lewo, mamy równanie takie. Tworzymy do tego tak zwane równanie charakterystyczne. Za AN wpisujemy R. Pomijam Ci całe wyprowadzenie tego, od razu Ci podaję takiego gotowca. Za AN wpisujemy R kwadrat, za AN minus 1 wpisujemy R i za AN minus 2 wpisujemy 1. Jeżeli Ci to przypomina, może miałeś równania różniczkowe liniowe, jednorodne, niejednorodne, to dobrze kombinujesz, bo to jest równanie różnicowe i rozwiązuje się je bardzo, bardzo podobnie. Ale może w ogóle nie miałeś równań różniczkowych, więc nawet nie będę specjalnie o tym się rozwodził. To jest równanie charakterystyczne, tworzymy na to. Tutaj. Zwróć uwagę, że B i C to będą zawsze jakieś stałe, konkretne liczby, czyli to będzie nasze stare, dobre, zwykłe równanie kwadratowe ze szkoły średniej. I skupimy się na dwóch przypadkach. Jeżeli te dwa pierwiastki będą różne od siebie, czyli jeżeli delta będzie większa od zera, tak jak na tej lekcji, ale jak mniejsza od zera, to też da się to zrobić w ten sposób, tylko nie będę Ci pokazywał na tych przykładów, no bo to są zespolone jakieś wtedy rzeczy, nie będziemy w to wchodzić za bardzo. No więc jeżeli dwa pierwiastki są różne od siebie, czyli jeżeli delta będzie większa od zera, to równanie ogólne jest takiej postaci, tylko trzeba znaleźć, znaczy te równanie w postaci jawnej, tak? Jest takiej postaci, R1, R2 wstawiasz konkretne liczby, tylko za C1, C2 trzeba znaleźć za te stałe. C1 i C2 trzeba je odnaleźć, pokażę Ci jak. Natomiast jest też taka możliwość, że delta jest równa 0 i wtedy te dwa pierwiastki są równe sobie, czyli tak jakby jest jeden pierwiastek. Różnie to w szkołach średnich omawiali, jakoś x0 wtedy się brało, albo x1, 2. No w każdym razie pierwiastek jest wtedy 1 i wtedy ten wzór w postaci jawnej jest takiej postaci. To jest wszystko do zapamiętania dla Ciebie, tak? Bo po prostu tak jest. To się udowadnia oczywiście, ale ja nie będę tego udowadniał. Jak już mamy rozwiązane ogólnie w takiej albo w takiej postaci, podstawiamy do niego raz za n0, raz za n1. Tworzymy dwa równania i tworzymy układ równań, rozwiązujemy go wyznaczając stałe C1, C2. I to jest cały schemat. Schemat sobie znajdziesz też w notatkach dołączonych do tej lekcji, także ja tu taki tam gnę przez niego, ale powolutku zaraz go sobie omówimy. Oczywiście nie próbuj teraz wszystko wykuć, zapamiętać. Zobacz na konkretnych przykładach, jak to będzie wychodzić. I piszemy odpowiedź na końcu. Nie zapominamy. Przykład pierwszy. Prosty i taki na ten. Na wstęp i taki czysty, o. Wzór rekurencyjny jest taki, pierwszy wyraz ciągu to jest 1, drugi to jest 2 i później taka jest zależność rekurencyjna. Wyznacz wzór jawny na ten ciąg, czyli taki wzór na AN, że możesz od razu podać setny wyraz dwusetny bez odwołania do poprzednich wyrazów. No to zaczynamy, jak idzie schemat? Zajmujemy się tylko na początku zależnością rekurencyjną, czyli tym. Przenosimy te składniki na lewo i mamy coś takiego, nie? I lecę schematem normalnie. Tworzymy równanie charakterystyczne. Za to idzie R kwadrat, za to idzie R, za to idzie 1, czyli powstaje coś takiego. Liczymy deltę. Liczymy rozwiązania z odpowiednich wzorów. Nie zatrzymuję się na tym, bo to jest już szkoła średnia. Mamy dwa rozwiązania, minus 1 i 2. I zobacz, wstawiamy je tam do postaci ogólnej rozwiązania. Tak, dobrze chyba powiedziałem. Wzór jawny ogólnie będzie miał taką postać. Tu wstawiłem R1, tu wstawiłem R2, no i jak będziemy podstawiać N, będziemy tu mieli różne wartości. Tylko to jeszcze nie jest zrobione, bo nie znamy jeszcze dokładnie wartości stałych. C1 i C2 nie znamy i trzeba będzie je dopiero policzyć. Robię to w ten sposób, że do tego równania za N wstawiam najpierw 0, a później za N wstawiam 1, nie? Bo skoro te równanie ogólne ma wyznaczać wyrazy tego ciągu, tak, to musi być także spełnione dla n równego 0, czyli dla tego a0 i dla n równego 1, czyli dla tej dwójki. No i teraz domyślamy się, co będzie, nie? a0 to jest zgodnie z naszym ogólnym wzorem tyle, ale też wiemy z informacji z warunku jakby początkowego, że a0 to jest 1. Stąd mam te pierwsze równanie, 1 równa się, no i tu minus 1 do 0 to jest 1, czyli tu będzie po prostu c1, 2 do 0 to jest 1, czyli tu będzie po prostu c2. I w drugim równaniu analogicznie wiem, że A1, tak, skądinąd to jest 2, czyli tutaj jest 2. No i to się równa tyle, minus 1 do pierwszej to jest minus 1, 2 do pierwszej to jest 2. I tu już nic nas groźnego nie czeka, tylko po prostu rozwiązanie tego układu równań.
Zobacz, można je dodać stronami, tutaj taką metodą się posłużę, chociaż oczywiście każda dobra. Jeden dodać, to już jest gimnazjum, tak? To nie jest już szkoła średnia nawet. Gimnazjum to jest średnia, czy? Chyba nie, nieważne. Wiesz, ja nie chodziłem do gimnazjum, to nawet nie wiem. Jeden dodać 2 to jest 3. C1 minus C1 to jest 0, C2 plus 2 C2 to jest 3C2. Tak, nie chodziłem do gimnazjum, nie? No, po podstawówce sobie skończyłem. No, oczywiście żartuję, za moich czasów po prostu nie było gimnazjum, było od razu szkoła średnia. A wracając do tematu, C2 to jest 1, tak? Tutaj dzielę, czyli C2 mam wyznaczone, wstawiam to C2 tutaj, do pierwszego równania, stąd mam, że C1 to jest 0, no czyli wyznaczyłem stałe C2, C1, wstawiam je do równania ogólnego tutaj, za C1 0, za C2 1, czyli równanie ogólne, wzór ogólny tego ciągu to będzie po prostu 2 do n tej swojskie, tak? I zobacz, że się zgadza. 2 do zerowej, 1. 2 do pierwszej, 2. 2 do kwadratu tu by było 4, tak? I faktycznie to jest 2 dodać 2 razy poprzedni wyraz, to by było też 4, tak? Czyli faktycznie ten ciąg rekurencyjny to jest taki ciąg dany wzorem jawnym. To jest wzór jawny albo ogólny, to jest wzór rekurencyjny, nie? No i tak to się robi. Prawda, że bardzo prosty schemat? Prawda.